pada, mamy dwie walki. Pierwsza mamy taką sytuację, że jednego dnia dwóch naszych pięściarzy będzie toczyło poważne walki w dwóch różnych krajach. Pierwszy raz nasz sztab trenerski będzie się musiał podzielić, mianowicie Krzysztof Bieniac będzie boksował Mistrzostwo Unii Europejskiej we Włoszech z Gianluca Branco. Bardzo ciekawa walka, Branco jeszcze kilka lat temu wielkie nazwisko, teraz już troszkę schodzące, ale jednak jest, zdecydowanie jest to nazwisko w boksie zawodowym. Myślę, że no jest to walka też dla Krzysztofa, która myślę, że jest walką bardzo istotną, ponieważ no Krzysztof już wiele, wiele lat boksuje. Jeśli wygra walkę, no to będzie pięknie. Przypomnę, że Krzysztof we Włoszech miał pasmo naprawdę wspaniałych dwóch walki i bardzo liczymy na to, że znowu wygra, ale pewnie łatwo nie będzie. Natomiast jeśli walkę przegra, to żeśmy, że tak powiem, wstępnie rozmawiali, że pewnie powolutku trzeba będzie zacząć myśleć o kończeniu kariery, bo po prostu boks to nie są szachy. Ileś lat uprawiania tej dyscypliny na pewno no, oddziaływuje na cały organizm. I po prostu trzeba wiedzieć, kiedy powiedzieć dość. Tak jak Tomek Kutkowski bardzo ładnie powiedział, że czasami lepiej stoczyć dwie walki za mało niż to jedno za dużo. I tak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o Krzysia. Natomiast tego samego dnia na pewno będzie boksował także Rafał Jackiewicz przed walką Kliczko Wach. Walkę 10-rundową z pięciarzem brytyjskim, przepraszam, nie pamiętam nazwiska. Golding. Pięściarz brytyjski, 17-0. 17-0, rekord niepokonany, walka 10-rundowa, więc myślę, że także bardzo ciekawe i bardzo duże wyzwanie dla Rafała. W ogóle samo uczestnictwo w takiej kajdzie zawsze dla nas wszystkich przyjemność, no bo to jest rzeczywiście, to są największe gale organizowane w tej chwili na świecie. Przyznam szczerze, że uciekła nam jedna możliwość, mianowicie mieliśmy propozycję dla Damiana Jonaka walki przed Pacquiao z Marquezem, ale niestety się nakładają gale i niestety tej walki żeśmy nie przyjęli, ale bardzo nam było z panem trenerem Łapinem żal, że nie możemy uczestniczyć w poważnej walce na takiej gali.